Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Wam kartę graficzną, która absolutnie podbiła rynek. Półki sklepowe świecą pustkami w dziale z RTX-em, a użytkownicy oczekują kilka tygodni na zamówienie. Czy aby jest warta uwagi? Za chwilę zobaczycie unboxing tej karty, a więcej testów gier na RTX-ie znajdziecie na kanale Szkiełko91 w platformie Twitch. Link do kanału znajdziecie w opisie. Zachęcam Was do oglądania i obserwowania kanału Łysego. Potrafi wycisnąć z komputera maksimum i grać długimi godzinami. Także jak interesuje Was gaming z RTX-em w tle, zapraszam na Szkiełko91. Tyle tytułem wstępu, no to zaczynamy. Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam sprzęt komputerowy, dosyć dobrze opiniowany. Czy tak rzeczywiście jest? Sprawdzę, rozpakuję sprzęt, co możemy znaleźć w pudełeczku, jak i również test danego podzespołu komputerowego, jego montaż, w jaki sposób zamontować w komputerze, jakie odpowiednie inne podzespoły powinny współgrać z danym urządzeniem. Także to wszystko zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. Ze mną dzisiaj RTX Gigabyte 3060 Ti. Także mocno reklamowana karta. Czy rzeczywiście jest godna uwagi? Sprawdzimy, co możemy się po niej spodziewać. Otwieramy pudełko, rozpakowujemy. Na pudełku mamy informację, oprócz nazwy modeli lub producenta, mamy na pudełku informację odnośnie overlockingu, RGB, czyli nasze wentylatory są nie tylko się obracają, ale również świecą w różnych kolorach. Sprawdzimy oczywiście po podłączeniu, także już zapraszam Was na zakładkę wideo, w której cały test sprzętu, czyli jego podłączenie, instalacja w płycie głównej, jak i działanie, przegrzewanie się, no i oczywiście test z dobrymi grami. Co prawda kupiłem sprzęt pod kątem głównie obróbki wideo, ale nie pokuszę się oczywiście, aby nie zagrać w ciekawą gierkę. Instrukcja obsługi. Również tutaj głównie rządzi chiński język, ale znajdziemy też angielski, jak i polski. No i sama karta. Nic poza tym w pudełeczku nie mamy, oprócz tego, że jest one stylowe, czarne, wyłożone gąbeczką, również w kolorze czarnym, więc ładnie się to prezentuje. Wyciągamy samą kartę, nic więcej w pudełeczku poza tym nie ma. Nie ma żadnego okablowania, nie ma sterowników. Wszystko znajdziemy najzwyczajniej w internecie. Zanim dotkniemy naszego sprzętu, jeśli nasz sprzęt jest wart trochę pieniążków, to pamiętajcie o tym, abyście nie mieli na sobie żadnego swetra, który jest naładowany elektrycznie, ponieważ możecie te ładunki przenieść na Waszą kartę i może to spowodować uszkodzenie. Co prawda już trochę sprzętu złożyłem, jakby może nie w sweterkach, ale też często nie było czasu, jakby żeby to wszystko rozładować elektrostatycznie i no nigdy z nic złego się nie stało, ale wiecie jak to jest, 100 razy może się nic nie stać, 101 się coś dzieje. Wyciągamy naszą kartę, już widzę. Dół karty, czyli będzie ona zamontowana w ten oto sposób, że wentylatory będą nadmuchiwać nawiew do góry i potężne wentylatorki w ilości 3 sztuk. Karta na 2 sloty, czyli zajmie nam trochę miejsca w naszej obudowie, jeśli myślicie na przykład o 2 kartach graficznych, także sprawdźcie, czy wszystko Wam się zmieści, wejdzie, ponieważ jest to spora karta, sporo zajmuje oprócz miejsca oczywiście na długość, to również na grubość, czyli będzie trochę miejsca tutaj potrzebowała, aby w pełni funkcjonować. Uważajmy oczywiście na złącze, które jest na PCI Express razy 16, abyśmy nie dotykali tego, jeśli przed montażem ściągamy zawleczkę, która jest tutaj
umieszczona, aby bezpośrednio przed montażem tylko ją ściągnąć, żeby żaden kurz, a szczególnie tłuszcz, który mamy na palcach, także zdezynfekujcie sobie ręce przed przystąpieniem do montażu takiej karty, aby nic niepożądanego się tam nie stało. Jeśli na przykład coś by się działo nie tak, co często nie jest na przykład mówione w niektórych poradnikach dotyczących właśnie montażu sprzętu komputerowego, jeśli coś się dzieje niepożądanego, czyli wasza karta nie jest widoczna przez komputer, najpierw co możecie zrobić? Przeczyścić te złącze alkoholem izopropylowym, który szybko odparowuje. Nie polecam tutaj innych alkoholi, ponieważ one mają zawartość wody i wtedy byśmy musieli przetrzeć to jeszcze z szmatką elektrostatyczną, taką oczywiście, która nie zostawi żadnych tutaj pozostałości po sobie. I wtedy dopiero byśmy mogli zamontować, no oczywiście, żeby nie zrobić zwarcia najzwyczajniej. Dlatego tutaj najlepszy jest alkohol izopropylowy, ponieważ jest on w stężeniu 99%, czyli bardzo szybko odparowuje, praktycznie przetarcie powoduje od razu odparowanie go, więc nic tutaj żadnej wody nie będziemy mieli i nie spowoduje to najzwyczajniej żadnego zwarcia. Ok, sprzęt się tak prezentuje, także cóż, pozostaje nam zabrać go do komputera i zainstalować w odpowiednie miejsce, przetestować, jak on się spisuje w praktyce, czyli z jakąś ciekawą gierką, ile możemy z tego wyciągnąć. Także zapraszam Was do zakładki wideo i sprawdźcie sobie test i instalację tego oto RTX 3060 Ti w całym zestawie komputerowym. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam informacje dotyczące sprzętu komputerowego, jak i podzespołów, które powinny współgrać z danym urządzeniem. Także jak Wam się podobało, poproszę łapeczki w górę. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, a w zakładce wideo znajdziecie inne odcinki dotyczące zarówno branży informatycznej, jak i podróże, zmotoryzacja. Także myślę, że każdy znajdzie tutaj sobie coś dla siebie fajnego. Także zapraszam Was na mój kanał, zakładkę wideo, subskrypcję, dzwoneczek, tak abyście byli na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!